Nazywam się Katarzyna Moric, jestem mieszkanką Biskupiej Górki od blisko 60 lat. Mieszkałam przez większość swojego życia, do blisko 40 roku życia, przy ulicy Na Stoku 23, a od kilkunastu lat mieszkam przy ulicy Górka, to jest Piaskownia. Jest to dzielnica, która historycznie jest jakby powiązana z Biskupią Górką. To jest bliskie sąsiedztwo. Niektórzy uważają, że jest to właściwie ta sama dzielnica, chociaż jednak są tu drobne różnice. Skąd się wzięłam na Biskupiej Górce? No, to zasługa oczywiście rodziców. Moi rodzice pochodzą z Kaszub. Są jakby tutaj lokalni, pomorzanie. Mama przyjechała z okolicy Kartuz, tata przyjechał z okolicy Kościerzyny. Tata oczywiście najpierw przyjechał po to, żeby uczyć się zawodu. Najpierw było coś takiego jak służba Polsce. I on tam zdobywał wszelkie zawody budowlane. Murarz, tynkarz, kafelkarz i tak dalej. Mama była krawcową. Dostała pracę w pasmanterii na stogach. To była bardzo zadowolona z tej pracy. Lepiej zarabiała nawet niż tata, co mnie zdziwiło. No, pasmanteria faktycznie kiedyś była chyba prężnym zakładem. Teraz tego śladu po tym zakładzie nie ma zupełnie. Jak się poznali, przyszedł na świat mój brat na Oruni. No i chodzili, jak to mama nazywała, do prezydium. Kiedyś tak się mówiło na urząd miejski. Do prezydium. No i wychodziła przydział, tak zwaną decyzję na mieszkanie przy ulicy Na Stoku. No nie była zadowolona z tego przydziału, ale się cieszyła, no bo okazało się, że dostali mieszkanie przy ulicy Na Stoku 23, ale niestety na parterze. Tam było bardzo ciemno, wilgoć, wiadomo, dzielnica była zaniedbana, te kamienice też były zaniedbane, wody opadowe podsiąkały pod te domy i przyjęli to mieszkanie, ale nie mieszkali długo na parterze. Była okazja się zamienić, to zamienili się, bo sąsiedzi z drugiego piętra się wyprowadzali, więc oni się przenieśli na to drugie piętro. Zamiana mieszkań w okresie PRL-u nie była taka prosta. Mieszkańcy wymyślili sobie dosyć łatwy sposób na tą zamianę. Po prostu przenosili numer mieszkania na drzwi do tego mieszkania, do którego chcieli się wprowadzić. Czyli jak ktoś mieszkał na parterze, to przeniósł swój numer, na przykład 3, na drugie piętro i nagle na parterze, gdzie powinien być numer 3, tam był numer 7, a tam, gdzie miał być numer 7, na drugim piętrze był numer 3. Więc tak to wyglądało. Władze przymykały na to oczy, no bo wiadomo, te mieszkania to nie były luksus. Na Stoku 23 może część mieszkańców to kojarzy, ale to jest dla nas była z jednej strony wyjątkowa ta kamienica, ale z drugiej strony czasami było wstyd kogoś tam przyprowadzać. No niestety tak to wyglądało, bo bardzo wąska, bardzo długa. Sąsiedztwo, zaraz obok była kamienica numer 25. Właściwie można było sąsiadom zaglądać do kuchni, jak to się mówi, do pokoju. Wszystko było dobrze do pewnego momentu, jak jeszcze ci ludzie byli młodzi, byli zżyci, sąsiedzi tam do pewnego momentu bardzo chętnie byli otwarci na spotkania, na rozmowy i tak dalej. To jak w Wenecji, można było pranie rozwieszać między tymi domami. Te mieszkanka były tak malutkie, miały po 25 metrów kwadratowych. Obecnie mój jeden pokój w tym mieszkaniu ma tyle co metrów kwadratowych, co nasze mieszkanie z rodzicami tam na Stoku 23. Więc proszę sobie wyobrazić, jak trzeba było to wszystko skompensować, to całe życie na takiej małej przestrzeni. Faktem jest, że wtedy ludzie nie mieli tak dużo rzeczy jak teraz, może dlatego było trochę łatwiej.
No i co? Nie było łazienek. Toaleta była na półpiętrze, dzielona jeszcze z sąsiadami z naprzeciwka. To i tak mieliśmy całkiem niezłą sytuację, bo w niektórych innych kamienicach była jedna toaleta na całą kamienicę, bo bywało i tak, że niektórzy tam później sobie w międzyczasie zrobili toalety w mieszkaniach. Z jednej strony były te bieda domy, w których my mieszkaliśmy, no bo nie czarujmy się, no to były bardzo słabe warunki lokalowe, tak? Nawet jak na ówczesne czasy. Ale z drugiej strony tuż obok, niedaleko, stały wielkie, okazałe kamienice, w których były olbrzymie salony, pokoje. Miałam koleżankę, Małgosię, z którą chodziłam do podstawówki. Ona mieszkała nad kanałem Raduni w jednej z takich właśnie z okazałych kamienic. To zimą chodziłam do niej i jeździłyśmy na rowerku dziecięcym po salonie, po przedpokoju. Robiło się całą taką rundę, ale im się nie podobało tamto mieszkanie, bo było znowu już za duże, nie byli w stanie ogrzać tego mieszkania, było zimno. Zresztą tam był problem, bo część tego mieszkania, co zresztą było dosyć częste, takie duże mieszkania były dzielone na kilka rodzin, więc oni mieli jakby dwa pokoje, a pozostałe dwa pokoje miała inna rodzina, więc musieli dzielić wspólnie toaletę i kuchnię. Więc no to tak nie do końca było fajne. Ale korzystałam na tych przestrzeniach przynajmniej, że można było trochę sobie inaczej ten czas spędzić. W kamienicy były różne rodziny. Były rodziny czteroosobowe, sześcioosobowe, czasami i ośmioosobowe. Dzieci się trzymały razem, razem się bawiły. Głównym placem zabaw dla nas były okoliczne tereny, które, jak doskonale wiemy, na Biskupiej Górce jest w czym wybierać. Tak? Jest i dużo zieleni, i dużo pagórków. My w związku z tym, że mieliśmy sąsiedztwo szkoły podstawowej, to bawiliśmy się często na terenie szkoły. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałam się, że to był cmentarz. To była bardzo przykra sytuacja, nie ukrywam, bo swego czasu robotnicy wykopywali tam jakiś zwykły rów pod jakieś kable. I nagle, ja już wtedy chodziłam do szkoły i zobaczyłam, że tam nagle wychodzą czaszki, piszczele. Dzieci, jak to dzieci, zaczęły wyjmować te rzeczy, te kości, zaczęły się nimi bawić. To było przerażające. Dopiero później się dowiedziałam po latach, że po prostu ten cmentarz nie został nigdy należycie usunięty, tak jak trzeba. Zostały zdjęte tylko płyty nagrobne. Chodziło się też na teren policji. Miałam koleżankę, która mieszkała w kamienicy, ona już nie istnieje, między rzeźnikiem a spożywczym. W życiu nie byłam w kamienicy, której były tak strome schody. Te schody to były po prostu jakby drabina ustawiona prawie w pionie. Ona tam mieszkała z bratem. Jej tata pracował w milicji, w jakimś warsztacie, który tam był na terenie. Ale dzięki temu ona miała tam łatwy dostęp i mnie też tam wprowadzała w ramach zabaw. Bardzo często latałyśmy po terenach milicyjnych. Mieli tam także ogródek działkowy. Normalnie tam do tego ogródka działkowego bardzo trudno było trafić, ale sama nigdy tam nie trafiłam, ale te ogródki tam funkcjonowały. Z tego co wiem historycznie, te ogródki powstały w okresie Wolnego Miasta Gdańska, ale też chodziłam po tym słynnym tarasie milicyjnym, podziwiałam te żygacze. Tam też zobaczyłam tą słynną tablicę poświęconą generałowi radzieckiemu, który wyzwalał Gdańsk. I wtedy sobie uświadomiłam, dlaczego Biskupia Górka jakby ocalała i skąd, dlaczego nie została zbombardowana, tak? Jeżeli to było miejsce, z którego dowodzono wyzwoleniem Gdańska, no to wiadomo, że to miejsce siłą rzeczy musiało przetrwać. Biskupia Górka to dzielnica kontrastów, nie tylko architektonicznych, społecznościowych, ale też przyrodniczych, porównywana do Montmartru,
chociaż trochę daleko do tego Montmartre, ale niemniej ten Montmartre trochę przypominał na pewno w okresie, kiedy byłam dzieckiem. To znaczy, było dużo sklepików, były nawet jeszcze jakieś kawiarenki, jakaś piekarnia na Zaroślaku. To niestety teraz wszystko zniknęło, ale jakby na Biskupi byliśmy sami. Nie trzeba było chodzić, jak to się mówi, po zakupy na miasto. Przez cały okres dzieciństwa my byliśmy samowystarczalni, jakby zakupowo. Był i spożywczy, był słynny pan Płatek, o którym wielokrotnie na pewno słyszeliście, który miał wszystko: mydło, powidło, guziczki, korki, które uwielbiał mój brat i po prostu każdy grosz zbierał, żeby móc sobie kupić jakieś korki, kapiszony, jakiś pistolecik. Piłeczki na gumce. Był pan Kowalkę, który najpierw miał taką budkę drewnianą przylepioną do kamienicy. Pamiętam, zawsze tam było mnóstwo os, które przylatywały do drożdżówek i pączek i do różnych słodyczy. Później się przeniósł na drugą stronę do kamienicy i tam przez wiele lat prowadził warzywniak i taki drobnospożywczy. Były sklepy z tkaninami, wyjątkowe tkaniny były. Był sklep mięsny, gdzie mięsa nie było, ale były piękne kafelki. To najbardziej pamiętam, bo w okresie stanu wojennego, czy jeszcze tuż przed, jak był kryzys, moja mama była w komitetach kolejkowych, które ustawiały się oczywiście szczególnie przed świętami, żeby zaopatrzyć się w różne wyroby mięsne, i stało się w bramie sąsiedniej, która tam była obok. No i kobiety się zmieniały, żeby tam coś kupić. No, różnie z tym bywało. No był też spożywczy, który do tej pory jest, on tam był przez wiele lat. Więc ta dzielnica była pod tym kątem samowystarczalna przez wiele lat. Niestety to się zmieniło, powstały galerie, powstała gildia, to wszystko zaczęło naturalnie ginąć. Na Biskupiej Górce byli bardzo różnorodni mieszkańcy. To był wręcz tygiel społeczny. Kaszubi, Wilniacy, dawni Gdańszczanie. Tygiel kulturowy. Jak byłam jeszcze dzieckiem, na drugim piętrze mieszkała Gdańszczanka tak zwana. I ona mieszkała tam aż do śmierci, dzieci później się wyprowadziły. Słabo nawet mówiła po polsku, ale to była bardzo wysokiej kultury osoba. Myśmy wielokrotnie z nią rozmawiali, ona opowiadała nam różne ciekawe rzeczy. Inna z sąsiadek też była z okresu jeszcze przedwojennego, mieszkała na pierwszym piętrze, starsza pani samotna. I ona na przykład bardzo często dzieciom opowiadała różne bajki. Siadała przy alejce przy szkole podstawowej, tam były takie podmurówki, i ona potrafiła godzinami opowiadać nam różnorodne bajki. Myśmy byli zachwyceni po prostu. Moimi bezpośrednimi sąsiadami, z którymi dzieliliśmy toaletę, jak to się mówi, było starsze małżeństwo. Oni oboje pracowali w kinie Leningrad. To była fajna para. Pochodzili ze wschodu, bardzo ciepli, otwarci ludzie, i nigdy nie było z nimi konfliktów. Do tej pory miło ich wspominam. Pani Romanowska, która też mieszkała w tej samej kamienicy co ja, też bardzo się udzielała w życiu kościelnym razem z moją mamą. Też tam razem chodziły. Też chyba też należała do kółka różańcowego. Miło wspominam dyrektora Galicę, panią od matematyki, panią od polskiego, panią Tomczak. Byli też ciekawi uczniowie. Na pewno warto wspomnieć jednocześnie o takim uczniu i o moim sąsiedzie. To był Piotr Radke, który mieszkał w tym samym domu co ja. Pochodził z wielodzietnej rodziny, był bardzo ambitny, miał dobre warunki
takie fizyczne. Na fali chyba filmów z Bruce'em Lee zainteresował się sztukami walk. Łatwo nie miał, ale wybił się. Naprawdę wielu mieszkańców do tej pory go wspomina i jest dumnych z niego, że reprezentował Polskę na Olimpiadzie w Seulu. Ja widziałam, jak sąsiedzi z naprzeciwko. Jeden siedział i odrabiał lekcje na pralce Franii, drugi siedział gdzieś tam w innym kąciku odrabiał, a później jeden z nich został adwokatem, a drugi prokuratorem. Więc takie ciężkie życie w ciężkich warunkach, bo oni mieli jeszcze mniejsze mieszkanie niż my, proszę sobie wyobrazić. I oni, jak to się mówi, wyrośli na ludzi. Więc czasami takie trudne warunki powodują, że ludzie się mobilizują, stają się może czasem bardziej ambitni, szukają czegoś więcej. Ludzie, którzy zaraz po wojnie się tam osiedlili, to była inna grupa ludzi, a później w latach 70., 80. zaczęła się pojawiać kolejna grupa ludzi, którzy zostali tam przesiedlani z innych dzielnic Gdańska albo z okolic Gdańska i to nie zawsze było różowo. Często były problemy z alkoholem, były bijatyki i to bardzo ostre bijatyki. Były meliny w latach 80. No niestety w naszej kamienicy też była melina, która tak prężnie działała, że nawet zomowcy, którzy stacjonowali powyżej na Biskupiej Górce, przychodzili i korzystali z jej usług. Nie chcę wnikać, ale było parę razy takiej sytuacji, że przychodzono, że w nocy mieliśmy dzwonek do drzwi, bo po prostu nietrzeźwi ludzie mylili się i myśleli, że ta melina jest w naszym mieszkaniu. No to nie było fajne. Ważnym elementem życia dzielnicy był Kościół Chrystusa Króla. Bardzo dobrze pamiętam proboszcza Kazimierza Szwabę, który przez wiele lat starał się remontować, zmieniać ten kościół. Za jego kadencji została drewniana podłoga wymieniona na marmurową posadzkę, wprowadził też nowe ławki, jakieś nowe elementy architektury. Ale też, co ważne, jednoczył lokalnych mieszkańców tutaj. Mój tata był w tak zwanej służbie kościoła, moja mama udzielała się w kółku różańcowym. Wydaje się, że to jest banalne, ale w tamtych ciężkich czasach to bardzo jednoczyło ludzi. Ludzie często przychodzili i pracowali na rzecz kościoła. Pracowali też na rzecz młodzieży, żeby móc zorganizować jakieś wycieczki czasami dla ministrantów, czy tam dla innych grup młodzieży, czy czy pielgrzymki do Częstochowy. W tamtych czasach, kiedy tak ciężko było podróżować, pamiętam, że dla mnie to było wydarzeniem, jak ja mogłam wprawdzie z wycieczką kościelną, ale pojechać do Częstochowy, gdzie załatwiono nam przejazd, nocleg i oto i wyżywienie. To teraz się wydaje takie proste i oczywiste. Za czasach PRL-u tak nie było. To nie było tak łatwo cokolwiek zorganizować. Ta społeczność zorganizowana przy kościele potrafiła sobie z wieloma rzeczami poradzić. Później, jak przyszedł stan wojenny, były też, wiadomo, paczki i dary z zachodu. No to my, jak chodziliśmy na lekcje religii, no to takie mam wspomnienie, że dostawaliśmy słone masło, które nie dało się jeść, no ale jedliśmy, cieszyliśmy się, że było. Pierwszy raz w życiu, pamiętam, masła orzechowego posmakowałam właśnie dzięki darom, które przychodziły do kościoła. Ważnym wydarzeniem z dzieciństwa, które pamiętam, było osypanie się skarpy w 1981 roku na Zaroślaku i na Spadzistej. Pamiętam, cała dzielnica to przeżywała. Muldy piachu, drewna, drzewa, gałęzie wylądowały w mieszkaniach ludzi na Zaroślaku. Myśmy chodzili to oglądali z przerażeniem, jak w mieszkaniu na pierwszym piętrze wystawały konary drzew. Dom, blok na Spadzistej był cały osypany do pierwszego piętra także ziemią. Patrzyliśmy na to z przerażeniem. W szkole dywagowaliśmy, czy ten dom
czy ten blok na Spadzistej się nie zawali, bo była wtedy taka technologia budowy z elementów i część ludzi twierdziło, że te domy się zawalą jak domek z kart. I dzień przed stanem wojennym, dosłownie 12 grudnia, byłam na pierwszej w życiu prywatce u mojego kolegi, który mieszkał na Spadzistej właśnie w bloku i no i świetnie się bawiliśmy, ale to była jeszcze taka młodzieńcza ta zabawa przy jakichś tam kawałkach rockowych. Trochę potańczyliśmy i następnego dnia oczywiście przyszła informacja, że jest ten stan wojenny. I później my w tej wąskiej kamienicy słuchaliśmy tych odgłosów dla nas, jak to mówiliśmy, odgłosów wojny. Czołgi jak przejeżdżały przez jedności robotniczej, to wtedy była teraz trakt świętego Wojciecha. Kamienicy na Biskupiej, tak jak nasza, ona się trzęsła. Nam się wszystko trzęsło w mieszkaniu. To jak przejeżdżał ciężki sprzęt wojskowy, który wjeżdżał do Gdańska, czy tam milicyjny, przepraszam. To samo było z milicją, która przecież i zomowcami, którzy stacjonowali tuż nad nami, oni też tam ciągle się przemieszczali. To baliśmy się po prostu, wszyscy baliśmy się. A mój tata był tak zawzięty, że to się tak dzieje i on zawsze chodził na te wszystkie zamieszki, które się wydarzały z okazji różnych rocznic, czy Konstytucji 3 maja, czy innych różnych wydarzeń. A ja nie ukrywam, podczepiałam się pod tatę, który mnie zabierał i wielokrotnie uciekaliśmy przed strzałami z gazu łzawiącego. Część mieszkańców, młodzi chłopcy szczególnie, moi koledzy, robili barykady, z czego się dało, wyrywali bruk, żeby zomowcy nie mogli zjechać z jedynej drogi, która tam mieli z Biskupiej na miasto na interwencję. No i oni czasami w odwecie i przejeżdżali się po dzielnicy i potrafili do klatki schodowej wystrzelić gazem łzawiącym, albo tak jak u nas do naszego zaułku była taka sytuacja, że zomowcy widzieli, że tam my uciekamy przed nimi, no to stanął i strzelił z tego gazu. Po prostu to było jeszcze w miarę ciepło. Wszyscy musieliśmy pozamykać okna, ale to już było za późno. Smród przez tydzień, nie mogliśmy tego wywietrzyć. Takie wydarzenia ze stanu wojennego jednoczyły nas jako mieszkańców. Elementy fortyfikacji na samej Biskupiej Górce są bardzo widoczne. Czołowym z nich są dawne tak zwane forty napoleońskie, my to tak mieszkańcy nazywaliśmy. W każdym razie, jak powstała tam najpierw Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, oczywiście skorzystałam z jej usług i zapisałam się tam na Wydział Dziennikarstwa i Public Relations. Bardzo mnie cieszyło, jak mogłam się wybrać na zajęcia właśnie na Biskupiej w tych dawnych fortach, bo pamiętam ten budynek z czasów, kiedy on był opuszczony, i były pozrywane deski, ale pamiętam te olbrzymie, grube mury, które miały po kilka metrów grubości. Zawsze człowiek jeszcze, jak nie miałam tej wiedzy historycznej, co tam było, to zastanawiałam się, po co komu takie grube mury były. Niemniej po latach, jak zobaczyłam, jak to wszystko zostało ładnie wyremontowane, to chwała, chwała. Gentryfikacja. Co z tym się wiąże? Wiąże się z tym to, że takie dzielnice, które są rewitalizowane, przychodzą tak radykalne zmiany, że w związku z tym wzrastają ceny gruntów, wzrastają ceny nieruchomości, że zmienia się struktura społeczna ludzi, którzy tam mieszkają, że ludzie o niskim statucie społecznym wyprowadzają się stamtąd najczęściej, sprowadza się tak zwana średnia klasa bogata i takie miejsca się zmieniają. Takie rzeczy dzieją się obecnie w Europie bardzo często, szczególnie we Francji, w Niemczech. Nie wiem, jak to się skończy w przypadku Biskupiej Górki. Owszem, prawdopodobnie jak ta rewitalizacja się zakończy i ona naprawdę teraz wygląda fantastycznie, te domy pięknieją, ale czy to nie będą tylko fasady
piękne fasady, których w imię rewitalizacji na dole w tych kamienicach pojawią się kawiarenki, księgarnie, sklepiki, tak jak na Montmartre. Owszem, ale czy to nie będzie tylko wydmuszka, która z obcymi ludźmi, co ja już widzę, co już się dzieje w piaskowni, która jest... Troszkę się różni od Biskupiej Górki, bo tu są bardziej okazałe te kamienice. Tu w tych domach już się pojawia taka sytuacja, że ludzie sprzedają te mieszkania i one są dzielone na pokoiki i są wynajmowane w systemie Booking albo w jeszcze jakimś innym systemie. I tu się przewalają turyści, obcy ludzie, mieszkańcy, rodowici, którzy mieszkali tutaj przez dziesiątki lat, zaczynają się czuć po prostu obco w swojej własnej dzielnicy, bo wychodzą i zaczynają, i się okazuje, że coraz mniej ludzi znamy. I tak samo ja niedawno się wybrałam na Biskupią Górkę, żeby zobaczyć, jak tam wygląda rewitalizacja. Ja nikogo znajomego nie spotkałam, żadnej znajomej twarzy, żadnej. Będzie pięknie, ale czy to miejsce będzie miało duszę? O!